oczekujemy. Czasem musimy poczekać i zaufać, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Ojciec Pio uczył, że modlitwa powinna być łączona z pokorą i oczyszczeniem sumienia. Mówił, że jeśli chcemy być wysłuchani przez Boga, musimy być pokorni i skromni, uznając swoją grzeszność i potrzebę Jego miłosierdzia. W swoich kazaniach i listach ojciec Pio często podkreślał konieczność pokuty i modlitwy jako środków prowadzących do zbawienia duszy oraz uzyskania łaski cudu. Ojciec Pio również przypominał, że modlitwa powinna być zawsze połączona z pokutą, a pokuta zawsze z miłością. W jednym z listów do swojego duchowego syna ojciec Pio napisał: modlitwa bez pokuty i miłości jest jak ciało bez duszy, a pokuta bez miłości jest jak ciało bez serca. Kiedy modlimy się, musimy pokutować za nasze grzechy i kochać Boga ponad wszystko. W kontekście uzyskania cudu ojciec Pio przypominał również, że najważniejszą rzeczą jest wola Boża. W jednym z listów napisał: cud nie jest dziełem człowieka, ale dziełem Bożym. Nie możemy zmusić Boga do dokonania cudu, ale możemy poprosić Go o łaskę cudu i zaufać, że On zrobi to, co jest najlepsze dla naszej duszy i dla naszego zbawienia. Ojciec Pio podkreślał również, że modlitwa i pokuta powinny być stałym elementem naszego życia, a nie tylko sposobem na uzyskanie łaski cudu w sytuacji kryzysowej. W jednym z listów napisał: modlitwa i pokuta to nie tylko sposób na uzyskanie łaski cudu w trudnych sytuacjach, ale także sposób na umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości w codziennym życiu. Musimy modlić się i pokutować, aby zbliżyć się do Boga i stać się bardziej podobni do Niego. Zdaniem ojca Pio, istotną rolę w skutecznej modlitwie odgrywa skupienie uwagi na Bogu i rezygnacja z egoizmu. Według świętego, modlitwa to dar, nie jest czymś, co zyskujemy swoimi siłami, ale jest darem, którym Bóg obdarowuje nas ze względu na swoją nieskończoną łaskę i miłosierdzie. Właśnie dlatego tak ważne jest, by modlitwa była skierowana ku Bogu, a nie do samego siebie. Ojciec Pio podkreślał również znaczenie pokory w modlitwie. Mówił: jeśli chcesz, aby twoja modlitwa była wysłuchana, musisz przede wszystkim przyjąć pokorne nastawienie, a następnie prosić z wiarą. Pokora jest konieczna, ponieważ przypomina nam, że jesteśmy zależni od Boga i że to On jest źródłem wszelkiej mocy. Innym ważnym elementem skutecznej modlitwy jest wytrwałość. Ojciec Pio uważał, że nie należy się zrażać, jeśli Bóg nie odpowiada od razu na nasze prośby. Zwracał uwagę, że czasami potrzebujemy cierpliwie czekać, aż Bóg pokaże nam swoją wolę. Ojciec Pio mówił: modlitwa to nic innego jak czuwanie przed Panem. Trzeba być cierpliwym, trzeba czekać, bo czasami Pan mówi nie teraz, ale później. Warto również pamiętać o znaczeniu dziękczynienia w modlitwie. Ojciec Pio uważał, że dziękczynienie jest sposobem na wyrażenie naszej miłości do Boga i na uznanie Jego dobroci. Mówił: dziękczynienie jest kwintesencją naszej miłości i naszej ufności wobec Boga. Jeśli chcesz być wysłuchany, podziękuj Bogu za wszystko, co zrobił dla Ciebie. Ważne jest także, aby modlitwa była prosta i szczera. Ojciec Pio mówił: najpiękniejsze modlitwy to te, które wypływają prosto z serca. Nie ma potrzeby dodawania słów, które nie są szczere. Nie można również zapominać o wierze. Ojciec Pio zaznaczał, że modlitwa bez wiary to jak rozmowa bez Boga. Wierząc w Bożą obecność i moc, modlitwa staje się skuteczniejsza. W końcu należy pamiętać, że modlitwa to nie tylko prośba o łaski i cuda, ale także dziękczynienie za już otrzymane. Podsumowując, modlitwa jest kluczem do otrzymania łask i cudów od Boga. Ojciec Pio nauczał, że trzeba modlić się często, prosto, szczerym sercem, w skupieniu i w wierze. Warto pamiętać, że modlitwa to rozmowa z Bogiem. W naszych modlitwach powinniśmy skupiać się na tym, co chcemy Mu przekazać, ale równie ważne jest słuchanie Jego odpowiedzi. Ojciec Pio zwracał uwagę na znaczenie ciszy i skupienia, które pomagają nam usłyszeć Boży głos. Modlitwa powinna być skierowana do Boga ze szczerym sercem. Ojciec Pio zawsze zachęcał do szczerości i autentyczności w modlitwie,
przypominając, że Bóg zna nasze potrzeby lepiej niż my sami. Nie ma potrzeby ukrywania przed Nim swoich prawdziwych myśli i uczuć. Często modlitwa wymaga wysiłku. Święty Ojciec Pio przypominał, że modlitwa to walka z samym sobą, z naszymi słabościami i pokusami. Warto podejmować wysiłek, aby modlitwa była skuteczna, na przykład przez regularne odprawianie modlitwy różańcowej czy adorację Najświętszego Sakramentu. Ważne jest, aby modlitwa była ukierunkowana na Bożą wolę. Święty Ojciec Pio zawsze zwracał uwagę na to, że nie zawsze otrzymujemy to, czego chcemy, ale to, co jest dla nas najlepsze w Bożych oczach. Dlatego warto prosić Boga o Jego opiekę i prowadzenie, pozostawiając nasze życie i sprawy w Jego rękach. W modlitwie ważna jest również pokora. Ojciec Pio przypominał, że nie powinniśmy modlić się tylko wtedy, gdy potrzebujemy czegoś, ale również wtedy, gdy chcemy czynić dziękczynienie za otrzymane łaski i błogosławieństwo. Warto pamiętać, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga i że powinniśmy doceniać Jego miłość i łaski. Podsumowując, skuteczna modlitwa według nauk świętego Ojca Pio to modlitwa pełna wiary, skupiona na Bogu, pełna miłości i oddania, a także poddanie się Jego woli. Praktykując te wskazówki, każdy może doświadczyć mocy modlitwy i otrzymać cuda w swoim życiu. Hamburg, cud Ojca Pio, zmartwychwstanie Wandy Mosko 10 kwietnia 1986 roku. Dzień, kiedy Joanna Maria miała pierwszą komunię świętą. Ofiara sakramentyk, ofiara za Polską Chrystusową. Ofiara została dokonana 31 sierpnia 1944 roku, kiedy w Moskwie Wyszyński Andrzej wydał dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich, przez których morduje się Polaków. W 68 biskupów, którzy przybyli do Hamburga 4 marca 2009 roku. Każdy dostał osobiście do ręki list, co znaczy Niedziela Bożego Miłosierdzia. W mieście świętego papieża Benedykta V. 68 biskupów, tablice 68 kapłanów, zamordowanych jezuitów, zamordowanych podczas II wojny światowej. Tańczą, łączą, tańczą. Emilia Kaczorowska, Żydówka. Klepsydra na ulicy Smoleńsk 6, gdzie 33 lata mieszkała mama Maksymiliana Kolbe. Marianna Kolbe, Dąbrowska. Emilia Kaczorowska, ciocia, 88 lat. Zmarła 5 czerwca 2017 roku. Uczestności pogrzebowe w kościele świętego Bartłomieja w Mogile. Zator Przytocki, kapłan, który umarł niestojąco w Bazylice Mariackiej w
dniu, kiedy Donald Tusk miał ślub. Maria Karmelitanus. Dusza króla Sobieskiego jest w niebie od 11 listopada 1703 roku. I modliła dla niego niebo Maria Anna Lindmeier. Prawdziwy jedyny obraz Matki Boskiej Królowej Polski, Królowej Francji. Sprzedaje Niemcy. Papież Eugenio Pacelli, arcynuncjusz papieski w Hamburgu. Katedra, wielka katedra, która stała w Hamburgu, rozbita w 1803 roku. Budowę zaczęto od 1245 roku.